Nasz drugi temat to pokuta, opamiętanie, nawrócenie, tak to sobie nazwałem. Temat, który dotyczy zarówno aktu Nowego Narodzenia, jak i chodzenia potem z Bogiem na co dzień. Do zdefiniowania tych słów Nowy Testament używa dwóch słów. Więc pokuta, opamiętanie, czy też nawrócenie. Po pierwsze, w Nowym Testamencie to jest greckie słowo epistrafo. I oznacza ono zawrócić naokoło. Nawrócić się. Lub odwrócić, lub obrócić kogoś wokół. Czyli jest to w ogóle słowo związane z zawróceniem w innym kierunku, ze zmianą kierunku, epistrafą. I drugie słowo używane w Nowym Testamencie na określenie pokuty, opamiętania, czy też nawrócenia to metaneo. I dokładnie oznacza ono poddać się zmianie myślenia w obrębie myśli i uczuć. Dalej zmienić zdanie lub zmienić cel. Dalej zmienić zasady i praktykę. Dalej zreformować. I te słowa epistrafo i metaneo, one definiują pokutę. Epistrafo i metaneo. Tylko tymi słowami Nowy Testament operuje, określając pokutę. A więc zawrócenie, to jest zawrócenie w kierunku przeciwnym. Stoję tak, to się odwracam tak. I to jest epistrafo. Szedłem tam, więc się odwracam i idę tam. I Grek powiedział, to jest epistrafo. I metaneo, bo to epistrafo jest związane z decyzją o zmianie kierunku, globalnej zmianie, czyli zupełnej zmianie, a metaneo jest związane ze zmianą myślenia, ze zmianą odczuwania. To wielu ludzi też nie do końca to są, łapią, bo potem terapie są potrzebne. A metaneo zawiera zmianę odczuć. Ja też wam o tym gdzieś powiem wiesz, więcej. Zmianie zdania. Ono to jest zamiast zmiana zdania na jakiś temat. Zmiana zasad, zmiana praktykowania. To jest metaneo wszystko. Stary Testament używa także dwóch słów. Pierwszym to jest teszuwa i oznacza to powrót. Ale powrót związany ze skruchą. Czyli wracam, wiedząc, że popełniłem błąd, odchodząc. Teszuwa to również zawrócenie ze źle obranej drogi. Czyli tutaj widzimy, że te teszuwa jest ściśle związane z tym, że człowiek dochodzi do wniosku, że popełnił błąd. Teszuwa było na przykład używane jako określenie powrotu Izraelitów do ziemi obiecanej. Kiedy oni na przykład wychodzili z Babilonu i wracali do ziemi obiecanej, czy też na przykład wychodzili z Egiptu i szli do Kanaanu, używało się tam słowa teszuwa. Czyli oni wychodzili z błędu i szli do miejsca sukcesu. To było teszuwa hebrajskie. To też oznaczało powrót do świata Tory, czyli powrót do świata Boga. Mówiło się teszuwa, kiedy Żyd
odszedł od ortodoksji wyznania i on wracał do Tory, wracał do prawideł Tory, prawideł Bożych, to mówiło się teszuwa, wróciłeś, ty powróciłeś. Teszuwa też się używało w Starym Testamencie na określenie zbawienia, wybawienia, czy też odpowiedzi. Drugim słowem w hebrajskim w Starym Testamencie było naham. I dokładnie oznaczało to pokutę ku zmianie życia. I to było takie już mocne słowo, że kiedy Żyd zagmatwał się w swoich błędach, szeroko pojętych błędach, czy to były moralne błędy, czy to były doktrynalne błędy, czy życiowe, jakiekolwiek. I on decydował się zmienić wszystko, aby wrócić do miejsca, aby wejść do miejsca sukcesu, to mówiło się naham. Zarówno epistrafo, jak też uwa są zainspirowane przez Boga. Czyli pokuta dzieli się na dwie części. Pierwszą z nich jest inspiracja przez Boga. Czyli to Bóg inspiruje nas do zmiany. To On nas inspiruje. To jest pierwsza część pokuty. To od Niego odbieramy inspirację, że kierunek, w którym podążamy, jest kierunkiem nieodpowiednim. On nam daje swoje prawdy, swoje informacje na ten temat. Na przykład, już jako wierzący ludzie, jesteście przez kogoś napomniani. Ja nie mówię, że w sposób błędny, ale prawdziwy. Ktoś was napomniał, ktoś wam pokazuje prawidłowy kierunek, mówi do ciebie tak: błądzisz, idziesz w złym kierunku, powinieneś zmienić swoje postępowanie. To jest inspiracja Boga. To, co teraz słyszysz, to jest inspiracja Boga. To jest ta pierwsza część pokuty. Pierwsza część. Bo ty w tym momencie otrzymujesz informację, rozumiesz, że należy zmienić kierunek. Należy zmienić kierunek. Częstokroć, czytając Pismo Święte, dochodzisz do takich wniosków. Innym razem dzieje się to bezpośredniej jakby rozmowie z Duchem Świętym, który podczas modlitwy mówi do ciebie, aby ten kierunek zmienić. Ale jest to ta część inspiracyjna. Czyli epistrafo i teszuwa to jest część pokuty, gdzie jest inspiracja przez Boga, mówiąca tobie, że podążasz w złym kierunku i ten kierunek trzeba zmienić. To On, Bóg, pociąga cię do tego, abyś kierunek zmienił. Ale, teraz posłuchaj, to jest bardzo ważne, nie robi nic więcej. Tam nie ma nic więcej. Nic. Będziesz jedynie nakierowany na dzieło Jezusa Chrystusa i poinformowany o tym, że posiadasz moc ku temu, aby to zrealizować. Nie nastąpi tam żadne popchnięcie, wepchnięcie, wrzucenie cię. Wielu chrześcijan uważa, że pokuta, ona będzie zorganizowana w ten sposób, że oni jakoś w nią wpadną i coś się tam zmieni, albo że ten Bóg za pomocą jakiejś niesamowitej mocy, On doprowadzi ich do pokuty. No tak to nie działa. To tak nie działa. Epistrafo i teszuwa to jest inspiracja, ta pierwsza część pokuty. Następnie metaneo i naham są suwerenną odpowiedzią człowieka. Czyli Bóg mówi do ciebie tak: idziesz w złym kierunku, kierunek należy zmienić. I ty teraz podejmujesz decyzję o zmianie myślenia, zmianie zasad, zmianie praktyki,
i zgadzasz się z inspiracją Bożą, tak? Wchodząc w to, co On zaproponował. Tak wygląda pokuta. To człowiek zgadza się z Bogiem. Podczas pokuty człowiek zgadza się z inspiracją Boga. Bóg inspiruje i mówi: idziesz w złym kierunku, musisz zmienić kierunek, należy w tą stronę się udać, należy przyjąć taką formę zasad, taką formę praktyki, należy zrezygnować z tego i tak dalej, bo jest to dla ciebie dobre, masz absolutną moc ku temu, bo jesteś w Chrystusie Jezusie i nie ma żadnego problemu. I on teraz jakby zostawia tobie wolną przestrzeń. I teraz ty przez akt posłuszeństwa przyjmujesz to, co On powiedział, za fakt i za ostateczną prawdę, zgadzasz się z tym i rozpoczynasz zmiany, które są potrzebne do tego, aby ów kierunek zmienić. Przede wszystkim zmiany myślenia. Myślałem, że to się tak robi, dowiedziałem się, że robi się inaczej, w związku z tym przyjmuję tamto zdanie, porzucając swoje i zaczynam działać zgodnie z nowym zdaniem. Rozumiecie? Powiem wam coś, pokuta jest łatwa. Tylko trzeba jej chcieć. Najtrudniej jest wtedy, kiedy się nie chce. No, ale jak się nie chce, to niestety nic się nie zrobi, bo Bóg się nie porusza w relacjach z ludźmi, którzy czegoś nie chcą. Jak ktoś czegoś nie chce, no to niestety, ale Bóg go nie naciśnie. Bo taka jest sytuacja, że On nikogo nie naciska. Chociaż wielu chrześcijan chyba by chciało, żeby ich Bóg nacisnął. Nieraz słyszałem, mówi, gdyby tak Bóg do mnie silnie powiedział, gdyby On mnie tak w ogóle jakoś, ale co mówię, by Ci zrobił? Co Ty w ogóle chcesz? Chcesz, żeby Cię zlał? Ja Cię mogę zlać, chcesz? Chrystus za mnie umarł, szybko w ogóle będę pokutował, więc szybko Cię zleję, szybko spokutuję. Jak potrzebuję, żeby ktoś Cię zlał, to do mnie zadzwoń. Ja naprawdę jestem w tym wolny człowiek. Rozumiesz? Nie ma żadnego kłopotu. Ale nie wymagaj, żeby Cię Bóg znał. Albo żeby Cię złapał gdzieś, przycisnął i Cię ryknął w głowę człowieku. Wiesz, aż Ci mózg się wyprostuje, w ogóle jak trzeba. Ja w ogóle nie sądzę, że to działa. Wiecie, dlaczego nie sądzę, że to działa? Bo człowiek jest tak oporną istotą, powiedzcie wam, jak człowiek jest oporną istotą. Człowiek jest tak oporną istotą, że będąc w Edenie, mając wszystko, używając 100% mózgu, mając bliską relację z Bogiem, rozumiecie? Kobita idzie i gada w ogóle ze zwierzakiem na drzewie. No szok. Tak? A chłopie słucha, tak? I zaczyna się w ogóle dramat ludzkości. Na przykład. To człowiek musi zgodzić się z Bogiem na poziomie pokuty. To człowiek podejmuje kroki do realizacji pokuty, opamiętania czy też nawrócenia. To człowiek to robi. Bóg inspiruje, człowiek działa. Nie wolno nam tego pomylić. To nie ma, że Bóg jak inspiruje, to się skończyła pokuta. Że ludzie mówią, no wiem, że źle idę, ale nie mam siły zawrócić. No to nieprawda. Właśnie Ty masz siłę zawrócić. Tylko jesteś leniuchem. Leń jesteś, bo masz Chrystusa i możesz zawrócić. Wcześniej nie mogłeś, ja to rozumiem, ale dzisiaj możesz. Wystarczy, że zechcesz. Rozumiecie? Ja ostatnio tutaj, jak robiliśmy studium biblijne, to aż mnie się śmiałem, aż się zwijałem tu ze śmiechu, słuchajcie, bo w ogóle mówiliśmy o tym, że tam ta sadzawka tam jest, bo opowiadaliśmy troszkę sobie o Jezusie i mówiłem o tym, że jest ta historia o sadzawce po tej Batsejda, że tam jest sadzawka taka i tam jest ta grupa ludzi chorych, czeka na poruszenie wody. Bo tam od czasu do czasu anioł przychodzi,
porusza wodę i kto pierwszy tam przyjdzie, to będzie uzdrowiony. Ja powiedziałem, mówię, przepraszam, ale ja nie wierzę w to. Ja uważam, że to głupota jest. Tam nikt żaden anioł nie schodził, żadnej wody nie poruszał. To jest legenda, mówię, żydowska. Zwykła legenda żydowska. Bo, ja mówię, bo takiego Boga nie ma. Nie ma takiego Boga. Takiego Boga nigdy nie było, takiego Boga nigdy nie będzie. Że Bóg posyła tam anioła, mówi ty, tam wejdź ty w tę wodę, porusz wodę, który będzie pierwszy, temu tam coś oko mu urośnie. I będzie mieć zabawę, który do bajora pierwszy. Wiesz, o co chodzi? To nie ma takiego Boga w ogóle. Bóg se nie robi jaj. Biblia jest pełna różnych legend. Trzeba umieć czytać. W Duchu Świętym się Biblię czyta. A nie bierze się jako książkę dokumentalną. Przeczytam książkę dokumentalną. Przecież ludzie, ci to w ogóle tę Biblię wzięli jako książkę dokumentalną, jako przeczytali, to takich bałaganów sobie narobili, że się w pale nie mieści. No. Rozumiecie? Pojechaliśmy na usługę do kościoła za granicę, człowieku, centrum Europy. My się wchodzimy do środka, tam się okazuje, że tam kobieta to musi założyć chustkę na głowę, bo ona nie może głosić inaczej. Ja mówię, kurczę, żeby głupota, nie będziemy się w to bawić. Człowieku, Agata wyszła ze mną do przodu, już poleciały te baby, chustkę je założyły, zakręciły je. Ja mówię, widzisz, nie zdążyłaś. Mówię, kurczę, już w chustce stoisz. I to po to oni, no i kurczę, niby się mówi o potężnych sprawach Bożych, a chustka musi być. Chustka, no chustka, chustka. No chustka, no na litość boską, o co kama? Bo tak jest w Biblii napisane, no i teraz weź mu powiedz. No weź mu teraz wytłumacz, że gość miał trudniejszy czas, albo że miał szowinistyczne zgięcie, albo w ogóle o co innego chodziło. No weź mu wyjaśnij, on mnie wyjaśni, po 40 lat uważa, że to musi być chustka. Bo baba musi mieć zakręconą głowę, bo jest napisane z uwagi na aniołów, no tak, bo anioł stoi się jara na ludzkie, na kobiece włosy. Wiecie, o co chodzi? I ludzie tak w XX wieku myślą, że anioł tam stoi, anioł, który jest hermafrodytą i nie posiada popędu seksualnego, stoi tam i się rapi na czyjąś fryzurę. No jak może takie pstety w ogóle, bo to jest napisane w Biblii. Ja mówię, ty się naucz czytać tą Biblię. Czytać. Jezus nie powiedział, jak jest napisane, tylko mówi, jak czytacie? To było te Chrystusowe, jak wy czytacie? To umiecie czytać to w ogóle? Czy w ogóle nie umiecie? Ja mówię, ja nie wierzę, że tam anioł schodził w człowieku i oni lecą człowieku, wierzą, o co chodzi. Nie, takiego Boga nie ma. Jest taki Bóg, jak Jezus, który podchodzi do gościa sparaliżowanego od 40 lat i mówi do niego, chcesz być zdrowy? Bóg, który przychodzi i mówi, chcesz? Jego interesuje twoje chcenie. Pragnienie twoje! A nie człowieku, kto cię do bajora zaniesie. Człowieku, on mówi, no tak chcę, ale nie ma kto mnie tu wrzucić do tego. Gdyby tam kto wrzucił, to Jezus mówi, w ogóle weź. Weź swoje łoże i chodź. Idź stąd. To legenda. Placebo. To placebo, wiecie co to jest placebo, 30% skuteczności, podaje się ludziom cukier, puder i rakiem znika. Działa? Zawsze działało. Człowieku, Biblia jest naszpikowana różnymi rzeczami takimi. Trzeba umieć czytać. Czytać. A nie tylko wziąć, proszę ciebie, prześledzić do napisanej Biblii. A więc pokuta, czy też nawrócenie i tak dalej, jest dwustronne i tylko jako takie stanowi Boży oryginał. Reszta to jest diabelska podróbka. Czyli Bóg zawsze pierwszy inspiruje do pokuty. Nie ma czegoś takiego, że Duch Święty nie inspiruje do pokuty kogoś. Duch Święty pokazuje zawsze komuś kierunek. Zawsze. Zawsze. Na przykład od 2000 lat jest głoszona Ewangelia o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jest kierunek pokazany? Od 2000 lat się trąbi wszędzie. Kto uwierzy w Jezusa jako zastępczą ofiarę, zbawiony będzie. Halleluja! Kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jest pokazany kierunek? Jest informacja,
Co teraz? I to jest pierwsza część wykonana. Jest informacja. Czech idzie, słyszy, stoi jakiś ewangelista i się trze. Przyjmij Jezusa jako Pana i Zbawiciela, będziesz zbawiony! Wiesz, o co chodzi. Usłyszał, w ogóle, tak? Ale czy on teraz to zrobi? Czy on tego nie zrobi? To już nie jest sprawa Boga. Rozumiecie? Tu musi nastąpić metaneo, zmiana myślenia. On musi zrozumieć, że bez Boga idzie do piekła i potrzebuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Tak samo potem, jak jesteś już narodzony z Bożego Ducha, otrzymujesz proste informacje. Prawdy Boże, informacje Boże różne. Duch Święty cię inspiruje i mówi, chodź w tą stronę. Zawróć z tamtej strony. Rozumiesz? Często pracuję z ludźmi, rozmawiam z nimi i pokazuję człowiekowi kierunek. Pokazuję kierunek tak precyzyjnie, że naprawdę można być ćwierć inteligentem i zastosować to, co ja mówię, i na pewno się odniesie sukces. Na pewno. Ja do ludzi mówię, ja ci daję gwarancję, zapłacę ci pieniądze, jeśli sukcesu nie odniesiesz, tylko błagam, zrób, co mówię. Za jakiś czas przychodzi człowiek do mnie z powrotem, ja mówię, zrobiłeś to? Nie. Ja mówię, wyjaśnij mi w ogóle w trzech zdaniach, co cię wstrzymało. W trzech zdaniach błagam. Dlaczego nie zastosowałeś tego, co powiedziałem? Dlaczego? No. Koniec. No nie potrafi mi zaargumentować. Bo on zapomniał. Bo on zgubił. Wiesz, o co chodzi? Od razu mi się, kurczę, przypomina ten kawał. Rozumiesz, jak zrobili ten eksperyment. I wzięli w ogóle Polaka, tam Rosjanina. Na przykład, niech będzie. I Niemca, i zamknęli ich w pokoju. Bez kątów. I dali im dwie kulki. I mówili, zróbcie coś z tym. Coś stwórzcie. No i tam Rosjanin był silny, to w ogóle tłukł tymi kulkami jedną, drugą, zrobił jakąś tam figurkę, postawił. Niemiec jakoś tam ułożył je w odpowiedni sposób i coś tam nimi określił, nie? A Polak jedno popsuł, drugą zgubił. I się od razu ten naród przypomina. Mówię, kurczę, mistrzowie świata, no lepszy niż. Mówisz mu, jak cielęciu na miedzy, jak ma postępować, pokazujesz kierunek, wskazujesz prawdy Boże, dajesz świadectwo, tak? Mówi, na pewno tak będzie. Zrób to. Przychodzi do ciebie z powrotem. Zrobiłeś? Nie. Dlaczego? Kurczę, no błagam cię. Przecież metaneo należy do ciebie. Metaneo należy do ciebie. Kurczę, zrozumcie kwintesencję pokuty. Tego za nas Bóg nie zrobi. Takie myślenie, dopóki Bóg mnie nie uwolni, to nie zrezygnuję z tego lub z tamtego. Ja mówię do kogoś, dlaczego ty palisz papierosy? Jesteś odrodzony z Bożego Ducha, przecież ty się trujesz. A dwa, z jakim ty sposobem, ze szlugiem w zębach będziesz głosił Ewangelię, powiedz mi. No ktoś się na ciebie popatrzy, powie ty jesteś nienormalny, głosisz mi o Bogu mocy, a jarasz szlugi. To nie chodzi o to, że ty jarasz szlugi, bo dla mnie to jara, ja się z tobą nie całuję, rozumiesz, o co chodzi? To w ogóle mnie to nie interesuje, tak? Jakby personalnie, tak? Ale na litość boską, no człowieku, no jarasz szlugi, no w ogóle o co chodzi? No wdychasz w ogóle setki substancji chemicznych do organizmu. Jest napisane, człowiek dobry samemu czyni dobrze, a ty jarasz szlugi. Sobie czynisz dobrze, jarając papierosy? A dwa, jakie ty świadectwo składasz? Mówię, kurczę, nikt cię w ogóle poważnie nie będzie brał. Póki Bóg mnie nie uwolni, jak cię mówię, Bóg uwolni? No bo tam ktoś głosił, że Bóg mu zabrał papierosy. Ja mówię, Bóg nikomu w życiu papierosów nie zabrał, Bóg nie pali. Co to za głupoty w ogóle jakieś są? No bo on się nawrócił i przestał palić. Ja mówię, no w ogóle moc Boża w momencie odrodzenia duchowego była potężna.
Ja też przestałem brać narkotyki, już nigdy nie wziąłem. Tak? Ale są różne sytuacje i to, że ten akurat w ten sposób przestał palić, to nie znaczy, że ty tej samej mocy nie możesz zastosować sobie każdego dnia i każdej nocy. Moc Ducha Świętego jest dla ciebie dostępna 24 godziny na dobę. W ogóle nie jaraj, no wstań i nie jaraj, to jest proste jak konstrukcja cepa. To jest diable, sam się najaraj i zdechnij, tak powie diable. Więc ja nie palę. Dlaczego ja nie palę? Bo jestem w Chrystusie, a Chrystus nie pali. A nie czekasz, aż mnie Bóg uwolni. Jak cię Bóg uwolni? No jak cię Bóg uwolni, jak ty w ogóle chcesz jarać? Rozumiesz, o co chodzi? A więc Bóg nawołuje, inspiruje, naświetla. Człowiek słucha, zagląda w siebie i podejmuje kroki ku zmianom. To jest pokuta. I to trzeba umieć połączyć. Nikt nie może powiedzieć, że nawrócenie jest niewykonalne. Nikt nie może powiedzieć, że pokuta z jakiegoś elementu jest niewykonalna. Przede wszystkim trzeba się zgodzić z Bogiem. Żyjemy w różnych rzeczach, w różnych sytuacjach i często żyjemy w nich bardzo, bardzo długo. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Częstokroć są to rzeczy, które na pozór sprawiają nam różne formy przyjemności. I nam się wydaje, że jeżeli ich nie będzie w naszym życiu, to nasze życie będzie gorsze. Ale to jest nieprawda. Ono nie będzie gorsze. Ono przybierze, nabierze innego kształtu, ale nie będzie gorsze. Ponieważ jeżeli Bóg cię inspiruje do czegoś, żeby z czegoś wyjść, żeby coś zmienić, to znaczy, że On jako miłość ma dla ciebie coś lepszego. Ponieważ Bóg ma zawsze dla ciebie coś lepszego, jeżeli ci proponuje, abyś z czegoś zrezygnował. To jest bardzo proste. On nie chce, żebyś zrezygnował, bo Jemu na tym zależy, w cudzysłowie. Bo to, rozumiecie, to nie o to chodzi. Jeszcze raz mówię, nowe narodzenie rozwiązuje ten temat. Można się narodzić z Bożego Ducha i nigdy w życiu, tak, nie pozmieniać żadnej dziedziny swojego życia. I tak się pójdzie do nieba, i tak się pójdzie do nieba. I to jest w ogóle temat zamknięty. Tylko, że ja chcę czegoś więcej. Ja jak się narodziłem z Bożego Ducha, to powiedziałem, Boże, moje życie to będzie przede wszystkim wzór, a po drugie, to ja zamierzam być mega szczęśliwy. Bo ja wiem, że Ty mnie kochasz i chcę, żebym był mega szczęśliwy. To ja teraz podejmuję decyzję o zmianach, bo ja zamierzam to szczęście zrealizować od A do Z. Zamierzam wstawać rano i być mega szczęśliwy. I będę też wzorem, będę też świadectwem, będę Twoim kanałem. Ja dlatego pokutowałem i pokutuję. Rozumiesz, o co chodzi? To nie jest kwestia w ogóle tego, że człowiek się upadla. Bo pokuta nie ma nic wspólnego z tym, że się poniżasz. Że Twoje poczucie własnej wartości spada w ogóle. Ludzie to często, wiecie, leżą, kwiczą, o, taki jestem grzesznik. A to ludzie mówią, nie jesteś grzesznik. Narodziłeś się z Bożego Ducha tak. Kiedy? 8 lat temu. Od tamtej pory nie jesteś grzesznik. Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to nie jesteś grzesznikiem. Tylko jesteś święty. 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 Żaden papież nie jest tak święty, jak ty jesteś święty. Chyba, że jest narodzony z Bożego Ducha papież. To jest wtedy święty podwójnie. Natomiast każdy odrodzony z Bożego Ducha, człowiek jest święty, bo tak mówi Słowo. Człowiek odrodzony z Bożego Ducha to święty. Święty przede wszystkim znaczy inny. Bóg jest święty, czyli inny. Inny niż co? Niż wszystko i każdy. I kiedy ty się rodzisz z Bożego Ducha, jednoczysz się z Bogiem, jesteś święty, jesteś inny, jesteś kosmita. Rozumiesz? Jesteś inny człowiek. Święty. A póki się nie narodziłeś z Bożego Ducha, byłeś grzesznikiem, a teraz nie jesteś grzesznikiem. Nawet jeśli zgrzeszysz, to nie jesteś grzesznikiem. Jesteś głupi, ale nie grzeszny. Rozumiesz? A więc wyłaź z głupoty. Wiesz, o co chodzi. Ale powiedz, jestem święty. Chrześcijanin, jak pada na pysk, to pierwszą rzeczą, to robię, to mówię, jestem święty. Krew Jezusa mnie obmyła.
Diabeł nie ma nade mną żadnej władzy. Nie będę siedział i nie będę kwiczał. Nie będę wył nad sobą i nie będę się załamywał, bo jestem święty. I co teraz robi? Dopiero w tym momencie zaczyna pokutować. Co to znaczy pokutować? To znaczy, że on mówi: Panie Boże, zgadzam się z tym, że znowu wróciłem na głupią drogę. Zmieniam kierunek, zmieniam myślenie, wstaję i idę dalej. O, rozumiesz, o co chodzi? To jest pokuta. Zgoda z Bogiem. Zgoda na Jego dyrektywy, zgoda na Jego wytyczne. Podjęcie decyzji, że się myliło. Przyjęcie Jego zdania, przyjęcie Jego koncepcji. To jest pokuta. To jest nawrócenie. A nie leżenie krzyżem i pianolenie, że jest się grzesznikiem, jaki jestem upadły, jaki jestem straszny. Przecież człowieku, ja też przechodziłem te rzeczy, mówię, ja w takich stanach mówię, chyba Biblię poczytam, otwierałem tę Biblię, a tutaj jest napisane, i grzesznicy pójdą w ogień, a mówię, o Boże, kochany, jeszcze i ta Biblia przeciwko mnie, wszyscy przeciwko mnie, diabeł, Bóg, kurczę, blade. Takich rzeczy się nie robi. Jak można Izajasza czytać w sytuacjach, kiedy się upadło? Izajasza, może Izajasza poczytać, człowieku, proroka wojny. On proroka wojny sobie wziął, poczytał, rozumiesz, o co chodzi, wstanie, jak on upadł. Ta głupota jest, człowieku. Wiesz, co się robi po upadku? Ogląda się kabaret moralnego niepokoju, a nie Izajasza czyta. Co takie głupoty ludzie robią? Radość Pana jest naszą siłą. Amen. Jak się dobrze pośmiejesz po pokucie, to ci lepiej zrobi niż prorok Izajasz. To w ogóle wiecie. Ja wiem, że religia nas takimi rzeczami jest obciążenie, obciążyła nas normalnie. To nie tak działa wszystko, przyjaciele. Pokuta to jest zgoda z Bogiem i podjęcie decyzji, konkretnych decyzji. Przy pokucie ci jedna łza nie musi polecieć. A wielokrotnie osoby, którym leci pełno łez, rozumiesz, tydzień, drugi, trzeci, to one wcale nie pokutują, tylko się rozżalają nad sobą. Marudzą, rozumiesz, i są rozpieprzone, a potem wstają i dalej robią swoje, bo mówią, taki jestem słaby. Co mam zrobić? Zabij się, pójdziesz do nieba szybciej. I tak idziesz do nieba, i tak idziesz. Dlaczego masz moc do pokuty? Bo dzieło krzyża jest wykonane. On umarł na krzyżu za wszystkie twoje błędy. On pokonał śmierć. Jest moc dana tobie do tego, abyś był w stanie zawrócić z każdej błędnej drogi. Nie ma takiego chrześcijanina, który nie może. W ogóle słowo nie mogę musi być wywalone ze słownika. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Co mogę? Wszystko. Wszystko. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę. W zasięgu twojej woli jest nieskończona i potężna łaska Boża, czyli absolutna, nadprzyrodzona Boża przychylność i Boża zdolność w tobie. My mamy to z krzyża Golgoty, dlatego możemy pokutować. Przede wszystkim możemy pokutować, bo Bóg jest z nami. On jest z nami. Mówi, ja jestem z tobą. Panie, ale ja leżę kwiczę, ale jestem z tobą. Panie, ale ja w ogóle jestem w takim... Ale ja jestem z tobą. Ja jestem z tobą. Ja jestem po twojej stronie. Ja jestem po twojej stronie. A po drugie, masz moją zdolność. Moją zdolność. I opierasz się na swojej zdolności. Masz moją zdolność. Dam ci przykład. Ktoś pracuje za jakieś marne pieniądze. Jakieś marne pieniądze. Takie pieniądze, co tam mu na trumnę nie starczają. Jakby na składał. Tak pracuje sobie za takie pieniądze. I przychodzi do niego informacja Boża. Tak? Chrystus stał się ubogi, abyś bogactwem Jego był ubogacony. Tak? Drugi list do Koryntian, 10:10, chyba już nie pamiętam, może się mylę. No tak, Panie, ubogacone, jak tutaj. No takie coś mam. Tyle mam.
I taka myśl, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Zmień pracę. Ale jak ja mam zmienić pracę? No jak? Na lepszą. Na gorszą się nie zmienia pracy. A tak? Zmienia się na lepszą. Zmień pracę. No ale ja nie mam zdolności. Nie? Ale masz. Łaska to moja zdolność w Tobie. Łaska to moja zdolność w Tobie. Ja się nie pytam Ciebie, mówi Bóg, co Ty tam masz. Ja mówię do Ciebie, co ja mam. Pokutuj i zmień pracę. Rozumiecie, co to znaczy? Pokutuj. Bo to pokutowanie to nie polega na tym, że siedzisz w ogóle w jakimś tam grzechu niemoralnym, tylko jesteś w błędzie życiowym. Czyli na przykład nie możesz w ogóle się wypić finansowo. Wiążesz koniec z końcem i jest ci kurczę ciężko. A Bóg mówi, ale ja nie umarłem na krzyżu dla ciebie, za ciebie po to, żeby ci było ciężko. Wystarczy, że mi było ciężko. Ja często nieraz powtarzałem przez Jerozolimę, jest mi ciężko. Mówię, ciężko to było Jezusowi. Jemu było ciężko. Ciężko było podciągać się na przebitych rękach, żeby złapać każdy dech powietrza. Jemu było ciężko. Jak ścielała mu krew z rąk i z nóg. Jak był poharatany, także mięśnie miał na wierzchu. Jemu było ciężko. To Jemu było ciężko. A Tobie nie jest ciężko. Ty w ogóle nie wiesz, co to ciężko. Jak chrześcijanie mówi, że mu ciężko, to się mieści w tych samych kategoriach, jak to, że zostałem zraniony w kościele. Rozumiesz? Zranili mnie. No wyjadę. Czym? Może gnął cię starszy? Nie wiem. Nie powiedzieli mi 80 razy dziennie, że jestem cudowny. Tak? My też nie mówią. Dziękuję. Zarówno w nowym narodzeniu, jak i w życiu w dalszym człowieka pokuta jest to integralna część funkcjonowania. Nie wolno nam jej bagatelizować. Pokuta to narzędzie. To nie jest umartwianie się, to nie jest w ogóle ciągłe przyglądanie się, jakie mam zaburzenia, czy coś innego. Nie. Pokuta to narzędzie. Tak jak młotek, kombinerki, gwóźdź, rozumiesz, sufmiarka, jest skrzynka i to tam leży i tam pokuta leży. Skrzynka chrześcijanina z narzędziami, jest pokuta, takie narzędzie. Jestem czujny, słucham Ducha Świętego. Jeśli Duch Święty zaczyna mnie inspirować, to ja zaczynam zmieniać myślenie. Taki mamy układ. Nie skaczę, nie kozaczę, nie bujam się, nie bronię się. Okutuję. I wcale nie muszę nikomu o tym mówić. Rozumiecie, o co chodzi? Wcale nie muszę chodzić i o tym trąbić komukolwiek, bo to jest Twoja sprawa z Bogiem, pokuta. Wiecie? Często ludzie chcą coś publicznie tak zrobić w ogóle, żeby to... A ja często wiem, że to nie potrzeba, nic tam publicznie, uspokój się, nic ty nie rób publicznie, ty idź i się zmień. Nie przepraszaj tam wszystkich ludzi, bo ty nikomu nie zrobiłeś krzywdy żadnej. Tam jakbyś tam narobił tej krzywdy, tak, tam poprzepraszam, to też... A to tam, tak, to idź tam do tej komory i tam się zmień. Wiesz, o co chodzi? A nie tam będziesz przepraszał wszystkich zaraz. Bóg nie potrzebuje, żebyś go przepraszał. Bóg ma w nosie twoje przeprosiny. W ogóle. Boga Jezus przeprosił za nas. Raz na zawsze. Bóg świat ze sobą w Chrystusie Jezusie pojednał. Nie policzywszy mojego grzechu. Amen? Bóg jest dawno przeproszony. Już nie przepraszaj Boga. Już się tym nie zajmuj.
Jak powiesz nam, przepraszam Panie Boże, to dla Ciebie jest, bo ci, żeby Ci głowa lepiej pracowała, bo to się lepiej poczujemy. Wiecie, takie psychologiczne bardziej, Ty przepraszam Panie Boże, zmiłuj się nade mną, przepraszam Cię, wiesz o co chodzi, bo on się dawno zmiłował i nie potrzebuje przepraszam. Bardziej tam człowiek czasami potrzebuje tego przepraszam. Natomiast zasadniczo pokuta nie na tym polega, żeby gdzieś tam się obnażać, pokazywać, nie, to niekoniecznie tak, czasami trzeba wywalić wszystko do przodu i w ogóle wiecie. Zrobić rewolucję i diabeł jest gdzieś zdominowany. Ale to generalnie to jest zmiana myślenia, tak? Czyli zgoda z tym, co on proponował. I w tym się musicie ćwiczyć. W pokucie się trzeba ćwiczyć. A więc opamiętanie dotyczy zarówno ludzi, którzy po raz pierwszy przychodzą do Boga, jak i ludzi, którzy z Bogiem chodzą. I spróbujmy podsumowywać sobie to. Co to znaczy pokutować? To nie są wyrzuty sumienia, ubolewanie czy przepraszanie. Choć te odczucia mogą temu towarzyszyć. Bo wiecie, że w ogóle można pokutować bez żadnych wyrzutów sumienia. Nie mieć żadnych takich ruchów w sumieniu. Bo sumienie, przyjaciele, to jest element ducha, który zajmuje się rozróżnieniem dobra od zła. Amen. To jest prosta sprawa i ono się niczym więcej nie zajmuje. Ale są takie grzechy, które nie są tematem dobra czy zła. Zgadza się? Na przykład jest ktoś w jakimś kościele, tak, religijnym i tam siedzi. Przychodzi w niedzielę i czuje się gorzej po nabożeństwie niż przed nabożeństwem. I uroga na ten kościół i chodzi, ale mam ten zbór, ale ten mój kościół to jest taki. Ja mówię, a tu po co tam siedzisz? Po co ty tam chodzisz? No nie wiem, no tak chodzę. Co mam robić? Ja mówię, tu chodzić. Tu nie głosi wielką od trumny, tu Cyroński głosi. Żywy od góry do dołu. Niosący życie. Tam głosi wielką od trumny. Może to i brat, czy siostra. Rozumiesz, o co chodzi? Ale nie do końca zorientowany na życie. Po cholerę tam siedzisz? To nie jest źle, że on tam siedzi, ten człowiek. Ale jest to grzech. Ponieważ człowiek ten się tam nie rozwija. A brak rozwoju to jest uwstecznianie. A uwstecznianie to cofanie. A cofanie to wchodzenie w śmierć. Tak? A śmierć to nie życie. Więc to, że on tam siedzi, to wymaga pokuty. To on musi teraz pokutować, tak? I zmienić myślenie. Albo to na przykład, że ktoś wsuwa w ogóle słodycze. Albo na przykład, że ktoś bez przerwy pije litry coli. Wiecie, o co chodzi. To nie jest złe. Ale przecież to wcześniej czy później cię odbije w życiu. Rozumiesz, o co chodzi? Odbije ci to. To cię walnie, wcześniej czy później. Albo że ktoś w ogóle całe życie w ogóle ma wolny czas, proszę ciebie, on chodzi, łowi rybę. Wierzący człowiek. To jest złe, że mówi, to dobrze, to nawet jak ktoś złowi, to przyniesie, zje, łowi ryby, nie? Ale on ciągle ryby łowi. Wiesz, o co chodzi? Jezus też lubił rybę z grilla. To nawet wiemy, że Bóg lubi ryby. Ale jak Piotr był silnie najarany na łowienie ryb, tak? To Jezus do niego mówi, Piotr, ludzi będziesz łowił, to zmienimy to, kurczę. Masz wolny czas? Ma. To ludzi łowił będziesz. To nie jest źle łowić ryby, to nie jest coś złego. Tak? Ale to nie niesie życia na sobą. Kurczę, siedzę i mocę kija, człowieku. Jestem wypełniony Duchem Świętym. Wiesz, o co chodzi? Każde moje słowo niesie życie. Jestem pełen mocy Ducha Świętego i kija moczę. Rozumiesz, w ogóle wiesz, o co chodzi? Co to w ogóle jest za historia? W ogóle o co tu chodzi? Wiesz? Ale bez piwa. Teraz bo wcześniej pił, teraz nie pił. Teraz na trzeźwo jest. Teraz na trzeźwo. On jest teraz trzeźwy, wędkarz. Rozumiesz? Ale już dla niego to, że ludzie umierają,
bo idą do piekła, to go nie interesuje. On przyniesie do kościoła, proszę cię, rzuci do tej skrzynki 30 groszy, bo on wędkę kupił. On mówi, Pan mi błogosławi. Ja mówię, diabeł cię błogosławi. Wiesz? Diabeł cię błogosławi. Jesteś głupi jak but. Powinien być zaangażowany w królestwo, a nie moczyć kija w rzece. Rozumiesz? Tak jak kiedyś moczyłeś kija, tak powinieneś być teraz w ogóle zaangażowany w królestwo. Z taką samą siłą. Bo Słowo Boże mówi, że tak jak oddawaliście członki wasze na oręż niesprawiedliwości, tak oddawajcie je na oręż sprawiedliwości. Czyli to nie chodzi o zło czy dobro w pokucie. Tylko jest jakiś błąd życiowy. Właśnie na przykład na poziomie życia lub śmierci. Tak? Bo to jest na poziomie życia i sumienie nic nie powie. Sumienie powie, nie no, w porządku, przecież nie piję, nie chodzę na dziwki, łowię ryby. No tak, fajny jest. I do kościoła też przychodzę, przecież w niedzielę normalnie przychodzę. Pokutuj. Pokutuj. Pokuta to też nie są religijne obrzędy różnego rodzaju. Dzwonił ostatnio ktoś do mnie parę dni temu i mówi do mnie, że mówi, czy jak się odrodziłem duchowo, to w spowiedzi byłem. Ja mówię, nie byłem. Bo ja mówię, bym poszedł do spowiedzi, w takim jestem stanie, że muszę iść się wyspowiadać. Ja mówię, kiedy tam siedzisz, spowiadasz? Jutro. Ja mówię, dawaj to załatwimy to dziś. Ogłosiłem mu Ewangelię przez telefon. Przyprowadziłem go do Jezusa. Ja mówię, już nie musisz iść do spowiedzi. No wiem. Pokuta to też niepoprawianie swojego życia, myśląc, że pomoże to Bogu w zmianie nas. Wielu ludzi pokutuje, to myśli, teraz coś naprawię, zrobię jakiś mały ruch i to Bogu w czymś pomoże. To nie robimy takich rzeczy. W ogóle pokuta to jest dokładne stosowanie się do tego, co proponuje Bóg, co mówi Bóg. Bóg mówi, w tą stronę masz iść. I tam nie ma trochę w tą stronę, tamtą, nie. Całkowity zwrot. Tak jak mówi Pan. Zakończając Dzieje Apostolskie 26-20. Przeczytamy to w oryginale greckim. Tam w Damaszku, najpierw w Jerozolimie, po całej krainie Judei, i poganom oznajmiałem, by zmieniać myślenie, metaneo, i zawracać epistrafo do Boga. Godne to jest zmiany myślenie czynnym czyniąc. Taki jest zapis. Nawrócenie, przyjaciele, to zmiana myślenia, czyli właściwa ocena własnego życia i postępowania na podstawie przekonania w sercu i w odniesieniu do Bożego spisanego słowa oraz niezłomne postanowienie zerwania z niewłaściwym sposobem życia i postępowania. Nawrócenie to zmiana, która zaczyna się w głowie, idą za nią konkretne decyzje i dyscyplina związana z tymi decyzjami. To jest nawrócenie. Rozumiecie to? To jest nawrócenie. Czymś innym nawrócenie nie jest. W swojej głowie zgadzasz się z Bożym kierunkiem. Podejmujesz decyzję o ruchu, a następnie zaczynasz realizować ten ruch, tak? Konsekwentny i zdyscyplinowany sposób. I temu będzie towarzyszyła moc. Takiemu ruchowi. Temu będzie towarzyszyła moc. To temu towarzyszyć będzie moc.
Jestem tego dowodem, bo tak żyję. Zmieniam myślenie, tak? Zaczynam działać. Działać. I robię to w sposób konsekwentny i zdyscyplinowany. Dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ to musi towarzyszyć waszemu życiu, bo to jest kwestia wzrostu. Nie będziecie rośli inaczej. Nie będziecie rośli, nie ma szans. A powiem ci więcej, im będziesz bardziej szedł za Bogiem, tym On będzie precyzyjniej pokazywał ci kierunek. Wiesz, o co chodzi? W ogóle, bo to jest najpierw przedszkole, potem podstawówka, potem szkoła średnia, potem studia. Rozumiesz, potem praktyka. W ogóle takie, to jest takie życie. Już pewne rzeczy się w tobie utworzą, wejdziesz na wyższy poziom, a na wyższym poziomie znowu, tak, staniesz przed różnymi wyborami. I Duch Święty będzie ci mówił, ta droga jest prawidłowa. I ty będziesz musiał zmieniać poglądy, które być może jeszcze będą w związku z tą sprawą, a będą inne. I się tego musisz nauczyć. Taka kultura musi być w tobie. Kultura pokuty, kultura nawrócenia, kultura zmiany. Ja to zrobiłem w swoim życiu, ja tego nie żałuję. I w ogóle nie stanowi to dla mnie problemu, że się muszę rozstać ze swoimi poglądami. A co mnie moje poglądy? Jak ja widzę, że mój pogląd jest gównowarny, a twój jest w porządku, to ja w ogóle twój przyjmuję. Rozumiesz, o co chodzi? Jak mi się wydawało coś, a dowiedziałem się od kogoś, że to coś nie przynosi należnych efektów, no to zmieniam to. No jak ja mogę trwać? To trzeba być wariatem, żeby trwać w tym, bo mam takie zdanie, bo mam takie zdanie, bo mam tak, co mi moje zdanie? Mnie interesuje dobre zdanie, a nie moje zdanie. Co mnie to obchodzi? Ja momentalnie zmieniam poglądy. Rozumiecie? Momentalnie. Jeśli moje poglądy są mylne, to ja je zmieniam. Słuchaj uważnie Ducha Świętego. Daj Mu pokazywać ci kierunek. Nie blokuj. Nie blokuj, nie zatrzymuj sobie. Nie blokuj, tylko bądź otwarty, powiedz: Boże, jestem gotowy na zmianę kierunku. I kiedy będziesz widział tą zmianę kierunku, poprzez słowo spisane, poprzez słowo odebrane w duchu, poprzez napomnienie czyjeś, jakkolwiek, rozumiesz? Zobaczysz, że myślisz inaczej niż prawda Boża, niż miłość. Nie postępujesz w wierze. To w tym momencie zmieniaj myślenie i podążaj w kierunku tego myślenia. I bądź w tym konsekwentny, tak? I bądź zdyscyplinowany. I nie pytaj w ogóle: Boże, dlaczego to takie trudne? Okej, to trudne. To nie jest trudne. Wstań rano i powiedz: to jest łatwe. Bo Chrystus za mnie umarł. To jest dla mnie łatwa rzecz. Łatwa rzecz. Łatwa. Łatwa. Amen. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ojcze, ja chcę, aby Twoje słowa pracowały w ludziach i dokonywały potężnych zmian. Duchu Święty, ja chcę, aby Twój Święty Duch, Twoja moc, Duchu Święty, przenikała ludzi, którzy przyjęli Cię to słowo. Ja chcę, żeby oni je głęboko w sobie zachowywali. Ja chcę, Duchu Święty, żeby to bardzo mocno pracowało. Ojcze, my autorytetem Kościoła ogłaszamy, że nic nie zostanie wykradzione z tych słów. Nic nie zostanie zabrane z tych słów. My ustanawiamy w imieniu Jezusa, że to wszystko zrealizuje się w naszym życiu. Amen.